A za oknem wakacje i lato. Wczoraj było bardzo ładnie, nawet bardzo, bardzo ładnie i ciepło. No więc rozumiem, że dzisiaj będzie kontynuacja tego dobrego, wakacyjnego, pogodowego nie wiem czego. No dobra, chyba nie, to bez sensu, co ja gadam. Ale to jest poniedziałek, proszę mi wybaczyć. Żale, Gamero. Starał się zagrać do Guillauma Oro. I zgasło światło? I zgasło światło, tak. Na 3 minuty, na 2 minuty przed końcem. No nie wierzę. Tak, tylko widzieliśmy przed chwilą zagrywkę starych zawodników paryskich. To było Clément, Jalé, Gamero, Oaro. Nie wytrzymali nerwowo, ale zaczyna się rozjaśniać. No ale zanim te światła powrócą, to chyba to chwilę potrwa. Tu mamy to starcie. Dobra wiadomość dla wielbicieli słodyczy. Okazuje się, że ciemna strona czekolady ciśnienie krwi obniża. Ciemna czekolada, przepraszam. Według najnowszych badań brytyjskich i australijskich naukowców wystarczy zjeść 100 gramów dziennie, żeby zmniejszyć zagrożenie poważnymi chorobami nawet o połowę. Wydawać by się mogło, że muszla na plaży to nic szczególnego. Takich muszli w tym miejscu nikt się jednak nie spodziewał. 12 śmiałków z Adelaide bez wahania wzięło swe muszle klozetowe i pomaszerowało na plażę. Artystyczny happening? Owszem, ale z zupełnie realnym przesłaniem. Właściciele okolicznych kawiarni w ten właśnie nietypowy sposób zdecydowali się wymóc na władzach budowę publicznych toalet. Wypoczywający w okolicy plażowicze zbyt często nachodzą ich tylko w jednym celu. Jakim? Tego patrząc na formę protestu można się łatwo domyślić. Mnóstwo ludzi przychodzi do mojej kawiarni prosto z plaży, niekompletnie ubranych. Cel protestu jasny, ale warunki niezbyt sprzyjające. Częściowo roznegliżowani toaletowi aktywiści narzekali na chłód, który bezlitośnie zmroził im pewne części ciała. To wspaniały happening, ale wolałbym, żeby odbył się w lecie. Jest cholernie zimno. A to już przypadek z Iraku. Chyba nawet bardziej spektakularny niż poprzedni. Zespół lekarzy z przełyku tego mężczyzny wyciągnął klucz. Na oko 20. Podczas gdy jedni mają problem z połknięciem większej tabletki, innym elastyczny przełyk pozwala na wiele. W otchłani jamy ustnej znikają nie tylko widelce, ale również flamastry, nożyczki i szczoteczki do zębów. 17-letnia Gruzinka od wielu miesięcy pływa ze związanymi rękoma i nogami. Trener dziewczyny wyjaśnił, że taki trening ma jej pomóc w spełnieniu marzenia. Marzenia, jakim jest przepłynięcie maratonu w cieśninie Dardanelle. Do maratonu pozostało tylko 11 dni. Anna Lominadze ćwiczy codziennie po kilka godzin. Zaczęła pływać, gdy miała 6 lat, a jej marzeniem zawsze było pokonanie 5-kilometrowego maratonu. Jej trenerem jest Henryk Kupraszwili, który jako pierwszy człowiek pokonał cieśninę związanym stylem. To on namówił młodą Gruzinkę do morderczego treningu. Trener zapewnia, że ten oryginalny styl jest całkowicie bezpieczny, a do tego skuteczniejszy niż style tradycyjne, ponieważ imituje ruch delfinów, które są bardzo zwinne. Najszybciej. Panie Pawle, jak się przygotowywaliście do właśnie takich scen, no, dość rozumiem, drastycznych dla niektórych? Jeszcze raz, bo jak przygotowywaliście się do takich scen, które kręcone były na salach operacyjnych? No jednak wiarygodnie trzeba było wyglądać. Obserwowaliście prawdziwe operacje? Nie mam chyba dźwięku. No to my już za chwilę będziemy dbali o to, aby pan Paweł dźwięk miał.